Dzień dobry, witam Państwa. W czasie dla zdrowia dzisiaj nasz gościa jest nim pan profesor Artur Kowalik, specjalista genetyk ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakładu Biologii Medycznej, Instytutu Biologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, będziemy rozmawiali o szczepionce przeciwko COVID-19, temat bardzo gorący, temat budzący sporo także dyskusji, kontrowersji, ale po aferze z celebrytami to także temat, w którym głównie się mówi o tym, kiedy uda nam się zaszczepić. No to my po kolei. Proszę powiedzieć, czym jest ta szczepionka, z czego ona się składa i jakie ma działanie? W chwili obecnej w naszym kraju dostępne są już dwie szczepionki i te obie szczepionki są na bazie enigmatycznie brzmiącego kwasu rybonukleinowego RNA. Ale to jest jak gdyby taka cząsteczka, która jest obecna w naszych komórkach zawsze i ta cząsteczka spełnia taką rolę, że to jest taka instrukcja do wyprodukowania białka. I szczepionka ta, którą w tej chwili w Polsce od kilku tygodni są przeprowadzone szczepienia, ona jest oparta o to, że ten fragment mRNA, który zawiera właśnie instrukcję dokładnie, jak zrobić fragment białka wirusowego. Jest to mRNA zamknięte w taką tłuszczową kuleczkę, taki liposom. I ten liposom to jest składnik szczepionki między innymi. Tam są jeszcze różnego rodzaju dodatki do tych szczepionkach. I tak naprawdę po wstrzyknięciu domięśniowo, no, ten liposom ma za zadanie połączyć się z komórkami naczyni, uwolnić to mRNA. To mRNA jest czytany przez komórkę. Komórka produkuje fragment białka wirusowego i to białko wirusowe opuszcza tą komórkę. Nasz układ immunologiczny uczy się rozpoznawać to białko wirusowe jako obce, przygotowuje linię obrony w postaci przeciwciał. Dodatkowo niektórzy badacze mówią też o odporności typu komórkowego. No i na tym polega ta szczepionka. Jeśli chodzi o te dwa typy, czyli mamy cząsteczkę mRNA, to jest taką instrukcją, takim przepisem, jak zrobić fragment cząsteczki białka wirusa. Panie profesorze, bardzo dużo dyskusji toczy się w ostatnich, nawet nie tygodniach, ale wręcz miesiącach, czy szczepionka jest bezpieczna. Jak pan tak tłumaczy, na czym polega jej działanie, to wydaje się, że to wcale nie jest takie wszystko skomplikowane. Jeśli chodzi o jedną ze szczepionek, tą pierwszą, no to ci badacze tej firmy niemieckiej. To są ludzie o dużym doświadczeniu uniwersyteckim. Ja miałem przyjemność poznać jedną z osób, która pracowała w zespole uniwersyteckim profesora, który jest odpowiedzialny za szczepionkę. To jest chyba Ugur Sahin. Profesor Ugur Sahin jest odpowiedzialny za szczepionkę i jego zespół od wielu lat, od dekady chyba czy ponad, zajmuje się wymyślaniem szczepionki przeciwnowotworowej. Oni prawdopodobnie dlatego byli bardzo szybko w stanie, on i jego żona, po tym sławnym śniadaniu ponad rok temu, w bardzo szybkim czasie wyprodukować tą szczepionkę, bo oni po prostu zmienili tylko cel. Czyli zmienili jak gdyby sekwencję, zamiast na sekwencję kodującą zmutowane białka nowotworowe, to zmienili ją na sekwencję kodującą fragment białka wirusa SARS. Więc ta technologia opakowania tego fragmentu genu, tego mRNA, no była przez nich już doskonale wykorzystywana i znana. Więc im było po prostu łatwo i też prawdopodobnie zdawali sobie sprawę, jak zrobić tą szczepionkę, żeby ona była jak najbardziej bezpieczna. Oni po prostu przestawili cel badawczy na inny, natomiast cel warsztat mieli już dość dobrze opanowany od wielu, wielu lat. Tak jak mówię, około dekad. Ja miałem przyjemność spotkać jedną z osób, która pracowała i zajmowała się właśnie szczepionkami nowotworowymi na jednej z konferencji w Londynie, żeśmy się spotkali i oni byli 10 lat temu bez mała dość dobrze zaawansowani w tych badaniach, więc no tutaj też czy mieli szczęście? No szczęście to jest coś, co spotyka przygotowanych, tak? To jest taka maksyma, więc oni byli po prostu przygotowani, tak? I zmienili po prostu cel badawczy, tak? I to wyjaśnia też, panie profesorze, dlaczego ta szczepionka tak szybko powstała i to może też niedowiarkom wszystkim wyjaśnia. Raz, że tak jak mówię, no szczepionki na bazie RNA, no to nie jest nic nowego, bo głównie cel jest, pracuje się nad tymi szczepionkami, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. No to jest taki cel, który od lat przyświeca różnym zespołom naukowo-badawczym. Dodatkowo no, trzeba przyznać, że oni połączyli się z innym gigantem
globalnym, który pozwolił im szybko wyprodukować szczepionkę, tak? Panie profesorze, okazuje się, że te szczepionki, dwie, o których pan mówi już w naszym kraju, które są obecne, to są takie szczepionki, które musimy przyjmować w dwóch dawkach. Nie wiemy jeszcze, tak, jak często będziemy musieli się szczepić. Dlaczego te dwie dawki w odstępie 3 tygodni to jest takie ważne? Ten schemat został opracowany po to, bo po pierwszej dawce, jak wskazywały badania, skuteczność szczepionki osiągała około chyba 70%. Czyli 7 osób na 9 uzyskiwało odporność, więc prawdopodobnie to doszczepienie jest po to, żeby wzmocnić obecność antygenu, tego fragmentu białka wirusowego, żeby komórki układu immunologicznego powtórnie rozdmuchać produkcję przeciwciał, bo ta produkcja została zapoczątkowana za pośrednictwem pierwszej iniekcji, a druga to jest taka jak gdyby konsolidująca, utrwalająca. Bo badania, które oni przeprowadzili, wskazują, że ta szczepionka po drugiej iniekcji powoduje, że 95% uzyskuje jakiś poziom akceptowalny przeciwciał przeciwko białku wirusowemu. Więc chodzi o to, że w tym przypadku ponad 9 osób na 10, czyli inaczej 95 osób na 100 uzyskuje odporność, a w przypadku otrzymania tylko jednej dawki odporność taką uzyskuje 70 osób na 100. Więc prawdopodobnie to jest ten powód, żeby wzmóc produkcję przeciwciał, mówiąc kolokwialnie, u opornych, generalnie wzmóc podstawową produkcję przeciwciał. Po to jest to pewnie taki protokół przyjęto. Tak? Panie profesorze, wiadomo już, że ta szczepionka nie będzie szczepionką raz na całe życie, ale nie wiadomo, jak często będziemy musieli ją przyjmować. Czy tak jak przeciwko szczepień przeciwko grypie raz w roku, czy raz na 2, na 3 lata. Kiedy, jak pan myśli, obserwując ten naukowy świat, będąc w nim, możemy już wiedzieć? To jest pytanie, które sobie wszyscy zadają, bo trzeba powiedzieć, wszystko w wirusie jest nowe. To jest nowy wirus, z którym populacja ludzka się nie spotkała. Być może były jakieś spotkania lokalnej populacji gdzieś w Chinach, ale jeżeli występował ten wirus endemicznie, ale jeżeli to jest w ogóle totalnie nowy wirus, no to populacja ludzka się generalnie z nim nie spotkała nigdy. Więc jest wiele znaków zapytania i wiele niewiadomych. No jednak ciężko powiedzieć, jak będzie się kształtowała odporność, bo wirus mutuje. Im więcej wirusa, im bardziej rozpowszechniony wirus, no tym większa szansa na nowe szczepy. I to już zostało potwierdzone. Na przykład ten w Anglii, ten chyba na kontynencie afrykańskim i tak dalej. No to trzeba się spodziewać tego, że wirusy mają niestety to do siebie, że mutują. Więc jaka będzie skuteczność szczepionki, czy to będzie coroczne potrzebne, to tak naprawdę nikt tego nie wie. No chociaż sami producenci uważają, były takie głosy, że szczepionka będzie dawała ochronę na chyba 2-3 lata nawet. Ale tak naprawdę to tylko i wyłącznie czas pokaże, w jakim kierunku w ogóle będzie kierowała się sama pandemia oraz jaką rolę odegrają szczepienia. To jest bardzo ciężko powiedzieć, bo proszę zwrócić uwagę, że generalnie w ogóle w tej chorobie wszystko jest nietypowe. Niby teoretycznie umierają ludzie schorowani i starsi. To nie jest do końca prawdą, bo niestety choroba dotyka i fatalnie ludzi bardzo młodych i dodatkowo bez żadnych jawnie klinicznie chorób towarzyszących, tak? Więc to jest niestety nowa choroba i niewiele o niej wiadomo. Jak z grypą populacja ludzka, można powiedzieć, oswoiła. Proszę zwrócić uwagę, że Hiszpanka to był wtedy potężny cios, bo zachorowało chyba 500 milionów osób, a zmarło 100 milionów. Oczywiście był to okres okołowojenny, głód, nie było takiej opieki zdrowotnej, ale trzeba przyznać, że to żniwo było ogromne, więc też populacja ludzka z wirusem grypy współżyje już około 100 lat, jak nie więcej. Tak więc wpływ tego wirusa na populację, ukształtowanie generalnie opornych ludzi, no to już się wykształciło. Natomiast jeśli chodzi o nowy wirus, no to to jest w ogóle obce dla całej populacji ludzkiej. Stąd też tak ogromne kłopoty i stąd też z drugiej strony duża nieprzewidywalność. I z jednej strony ta nieprzewidywalność generuje problemy, bo są ludzie, którzy przechodzą chorobę bezobjawowo albo nawet nie wiedzą, że przechorowali. A niestety są ludzie, którzy bardzo ciężko chorują. Tak? Dodatkowo sposób przebiegu tej choroby wydaje się dość też enigmatyczny, bo są opisywane przypadki, że tam, gdzie przebiega łagodnie, nagle choroba staje się w przebiegu bardzo ciężkim, niekiedy fatalnym, a niektórzy
którzy przechodzą ją od początku bardzo ciężko i są nikłe szanse, no są takie przypadki, kiedy nagle jest zwrot akcji i taka osoba po prostu zdrowieje, więc są też z drugiej strony, o czym się coraz częściej mówi, dalekosiężne skutki zakażenia wirusem, więc no, jest wiele niewiadomych, więc tutaj jeszcze niestety musimy poczekać, tak? I to, co każdy może zrobić dla wszystkich, a przede wszystkim dla siebie, to po prostu no, starać się w miarę izolować i dbać o swoje bezpieczeństwo i bliskich. Tak? To najlepszy sposób, tak? Najtańszy. A no właśnie, czas pokaże, jak będzie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Profesor Artur Kowalik, specjalista genetyk ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakładu Biologii Medycznej Instytutu Biologii. Ja także Państwu dziękuję. Magdalena Sitek.